Hej, witajcie. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam najpiękniejsze miejscowości nad polskim morzem i pójdziemy oczywiście na plażę. Ale najpierw, jak zwykle, coś przekąsimy. Aniusia, śniadanko gotowe. Naszym pierwszym celem jest Krynica Morska. Słyszeliśmy, że tam dzisiaj odbywa się jakaś impreza, dlatego jedziemy tutaj do Krynicy dzisiaj prawie 2 godziny. Dojechaliśmy do Krynicy, jechaliśmy godzinę 45 minut, 78 km od Tczewa, jest super słonecznie, teraz idziemy nad Zalew Wiślany, a za chwilę pójdziemy na drugą stronę, do Zatoki Gdańskiej, także na plażę. Teraz idziemy do portu, tutaj jachtowego. Tak wygląda port jachtowy w Krynicy Morskiej, a zaraz obok jest molo. Dzień dobry, proszę na 13 landing, na rejs po zalewie 45 minut, największa jednostka, ten biały niebieski statek, który właśnie przypływa. O, może pani oferuje rejs. Tutaj można skorzystać z rejsów szybkimi motorówkami lub statkiem. Co tam pisze na tej kartce? Zobaczymy, dokąd ten rejs prowadzi. Krynica Morska Tolkmicko. Krynica Morska Tolkmicko. Ok, 45 minut rejsu. Bilet normalny. Kosztuje 50 zł. Zobaczymy. Raczej nie skorzystamy. Teraz wychodzimy na główną ulicę w Krynicy Morskiej. Już widzieliśmy port jachtowy i skąd ruszają statki wycieczkowe. A teraz idziemy na główną ulicę i za chwilę ruszymy w kierunku plaży. Trochę ludzi się kręci, ale ogólnie tłumów tutaj nie ma. Teraz przejdziemy się tutaj przez ten park i las. Fajne tutaj mają fontanny i kierujemy się już w kierunku plaży. Idziemy boczną uliczką w kierunku plaży. Zobaczcie, jaka tutaj oferta. Obiady domowe, zupa, drugie danie. 33 zł tylko. Także nie jest drogo tutaj, trzeba przyznać. A jest naprawdę ładnie. Tutaj już kolejka. To właśnie jest ta oferta chyba. Zobaczcie, ile ludzi już siedzi na obiadku.
zupa plus drugie danie, 33 zł, jak już mówiłem, ryby smażone, pierogi, tutaj mamy filet z dorsza, zestaw 39 zł, filet sandacza 45 i tak dalej. Fajny bar i dość dużo osób tutaj sobie je. A my idziemy dalej. Połowę lasku za nami. Już widać morze. Szliśmy pod górę, teraz jeszcze kawałek z górki i jesteśmy na plaży. Doszliśmy do plaży. Około, nie wiem, 10-15 minut drogi. I jesteśmy już na plaży Krynicy Morskiej. O, tu jest bardzo dużo ludzi na plaży. Widać ciasno. Tam z tyłu jest jakiś właśnie chyba festyn, Ania coś czytała online. W tamtą stronę pójdziemy, zobaczymy co tam jest. Tyle ludzi jeszcze nie widziałem w tym roku na plaży w Polsce. Można wypożyczyć sobie leżak i parasolkę za 50 zł. Parawan 20 zł. Teraz się trochę tutaj pospacerujemy sobie pomiędzy tymi wszystkimi parawanami, leżakami i parasolkami. Idziemy sobie tutaj trochę po wodzie, ale woda jest dla nas jest za zimna, żeby tutaj wchodzić i się kąpać. Ale sporo ludzi się kąpie. Przede wszystkim dzieci. A dorośli sobie tutaj leżą, drzemają, odpoczywają. Doszliśmy tutaj do tego camp. Organizuje to telewizja TVN. I zaraz zobaczymy, co tutaj się dzieje. Widzę już beach volleyball. Zobaczymy, jakie jeszcze będą sporty tutaj uprawiać. 8 osób będziemy łącznie potrzebować. Prawdopodobnie mamy już komplet. Więc te osoby, które już zgłosiły się na naszą listę startową, będą rywalizować już za pół godziny na torze wodnym. Zadanie będzie dość proste, przynajmniej teoretycznie. Należy jak najszybciej opłynąć bojkę umieszczoną na torze wodnym i wrócić na metę. Łącznie będzie rywalizować 8 osób. Zwycięzcy poszczególnych wyścigów awansują do półfinałów i wielki finał to oczywiście starcie dwóch, bądź też dwojga najszybszych kajakarzy. Organizowane są to zawody. Już o godzinie 14. Przed nami jeszcze wielobój dla panów, przed nami jeszcze gra w statki, przed nami jeszcze zumba, a także zajęcia rozciągające. Miasteczko dziś, a także jutro czynne do godziny 17, ale dodatkowo dziś jeszcze w ramach kina plenerowego o godzinie 21.30 emisja filmu.
Ania otrzymała energy drink bez cukru. Na torze wodnym. To darmowy jest to miejsce, energy drink. Na którym teraz znajdują się ci, którzy wypożyczyli sobie nasz sprzęt wodny. Ekipę serdecznie pozdrawiamy. Mamy również debiutantów. Są tutaj imprezki dla całej rodziny organizowane różne. Po raz pierwszy w życiu być może mają do czynienia zajęcia dla być może po raz pierwszy taty, mamy i dziecka. Pozdrowienia dla pana Michała, który po raz pierwszy w życiu stoi na desce SUP. Znakomicie. Projekt Plaża telewizji TVN. Wracamy do samochodu i jedziemy na nieco spokojniejszą plażę. Ania proponuje, żeby jechać do Kątów Rybackich. Tam na pewno będzie mniej ludzi niż tu. Wracamy do samochodu, zdjąłem laczuszki, bo jak zwykle mnie trochę obcierają. I wyjeżdżamy z Krynicy Morskiej. Dojechaliśmy do Kątów Rybackich. Teraz kierujemy się w kierunku plaży. Widać, że to jest o wiele mniejsza miejscowość. Nie ma tu tak dużo ludzi. Nic tu się nie dzieje. Na pewno plaża będzie pustsza. Idziemy, nie możemy dojść do tej plaży tutaj w Kątach Rybackich. Z miejscowości na plażę trzeba iść tak gdzieś około 2 km, ale jakoś damy radę. Zbliżamy się do plaży. Tutaj po lewej stronie, zobaczcie, Bursztynowo, Kąty Rybackie. Nowe takie osiedle z domkami wypoczynkowymi. Całkiem fajne domki. Takie domki można budować bez pozwolenia. Widziałem gdzieś online w cenie około od 50 tysięcy złotych. Kosztuje taki domek drewniany. To są parterówki, te co ja widziałem, to były nawet z piętrem. Ale to fajnie mają zrobiony ten ośrodek, trzeba przyznać. Jest bardzo blisko plaży. Tych domków tutaj jest, nie wiem, 30 może. To widać, są takie jednopokojowe, mi się wydaje. Drewniane domki. Jak mówię, te co ja widziałem, kosztowały około 50 tysięcy i miały jeszcze jakby takie poddasze, na którym znajdowała się sypialnia. Dobra, idziemy dalej na plażę. Ciekawy tutaj ten projekt. Kąty Rybackie blisko plaży. Już. Są restauracje, sklepy. Jedna smażalnia ryb przy drugiej. Autobusiki. Sporo ludzi. Zupa do zamówienia 50. Nawet ceny przystępne. Flądra 14,50, 100 gram. Najtańsza ryba. Także jest ok. Pizza margarita 27 zł. Kotlet schabowy 19 zł. Zamówienia 86, proszę. No i nawet zamówienia z numerkiem. Pan zaprasza do odbioru dań. I już widać plażę. Wchodzimy. I już jesteśmy na plaży. Jest nieco mniej ludzi tutaj w Kątach Rybackich, jak przypuszczaliśmy. Ale też sporo. Nie spodziewałem się, że będzie tu tyle ludzi.
Może ruszymy się trochę gdzieś tutaj na lewo lub na prawo. Trochę oddalimy się od głównego tutaj tego wejścia i sobie znajdziemy jakieś fajne miejsce. I trochę poleżakujemy sobie na naszych magicznych leżaczkach. Znaleźliśmy sobie fajne miejsce. Teraz sobie poleżymy, odpoczywamy. Mam Lecha bezalkoholowego. Jest całkiem super. Odpoczywamy, a potem jeszcze pojedziemy do innej miejscowości. Jesteśmy na parkingu. Super było na plaży. A teraz jedziemy dalej do następnej wioski. Wybieramy się do Stegny. Dojeżdżamy do Stegny. Próbujemy tutaj gdzieś zaparkować jak najbliżej plaży. Zobaczymy, czy znajdzie się jakieś miejsce. Widać, że tu jest bardzo dużo ludzi. Zaparkowaliśmy trochę dalej. Mamy darmowy parking, a za to musimy teraz kawałek iść. Na plażę teraz idziemy w Stegnie. Jesteśmy w Stegnie. Mnóstwo restauracji, barów. Zobaczcie, może coś zjemy albo wypijemy. Co mamy? O nie! Jest pół do siódmej wieczorem. Tutaj plac się zapełnia przy plaży. Ludzie wychodzą z plaży i tutaj zaraz na ten plac jedzą, piją, grają. A tu jest wejście na plażę. Kupiliśmy sobie loda włoskiego. Jesteśmy w Stegnie, wchodzimy sobie tu na plażę, ale strome schody tutaj. Na dole będę dalej kręcił, bo się wyrżnę tutaj z tym lodem na tych schodach. Fajny nastrój, słońce będzie już niedługo zachodziło. Super. Poszliśmy trochę tutaj w lewą stronę plażą w Stegnie i zrobiło się pusto na plaży, zobaczcie. No już jest 7 godzina, dlatego może jest mniej ludzi, ale i tak tutaj jest teraz fajnie, spokojnie. Piasek się ochłodził. Można sobie super teraz spacerować tutaj w Stegnie po tej plaży. Za chwilę zadecydujemy, czy wrócimy do Krynicy Morskiej, aby właśnie tam jeszcze pójść sobie do Open Air Kino. Mają puszczać tam jakiś film na parkingu przy porcie jachtowym i seans zaczyna się o 21:30. Także możliwe, że za chwilę pojedziemy tam, wrócimy się i pójdziemy sobie do tego właśnie kina. A na razie jeszcze sobie tutaj pospacerujemy po tej przepięknej plaży.
Wracamy sobie tutaj laskiem teraz na parking i jednak wracamy do Krynicy Morskiej i tam idziemy do kina. Także zobaczymy się za chwilę w kinie. I już jesteśmy w Krynicy Morskiej, wróciliśmy i szukamy kina. Może pójdziemy na karuzelę, ale raczej nie. Nadal szukamy kina. Gdzie to kino? Znaleźliśmy kino. Nie wiem, jak długo będziemy w kinie, bo tutaj komary nas pożrą. Normalnie co chwilę komar gdzieś nas gryzie. Szok tutaj jest. O, widzicie? Komar lata? Ale kino znaleźliśmy. Tu jest ekran. Kino plenerowe. Katz Vegas. Start 21:30. Mamy jeszcze trochę czasu, ale zajmiemy sobie jakieś fajne miejsce i siadamy na leżaczku. Nie będzie tak. Zresztą wiesz, co o tym sądzę. Wiem. Ale wieczory kawalerskie są obrzydliwe. Święte słowa. Wracamy z kina. Film był super. I teraz jedziemy. Mam nadzieję, że pójdzie trochę szybciej. Będziemy szybciej w Tczewie. No i to tyle z tego odcinka. Zrobimy dwa odcinki tutaj z plaż, polskich plaż. I dlatego zapraszamy Was na następny odcinek. I zobaczycie, dokąd się wybierzemy. To tyle tutaj z Krynicy Morskiej. Pozdrawiamy Was i życzymy jak zwykle wspaniałego wieczoru. Hej!